W dzisiejszym odcinku The Last of Us Part 2. Zresztą nawet wyglądało to jak jakiś nóż akurat co Eli wzięła. Kurna, butelka mi strzeliła po wodzie, się przestraszyłem. To coś na zachętę, Lia. Stacja telewizyjna. Myślisz, że wciąż tam jest? Trzeba się przekonać. No to mamy swój nowy cel. Gdzieś przy tych wysokich budynkach. Czyli tam. Rzut beretem. Pokombinować. Tu właśnie też jest tak dziwnie otwarte. O! Co chcesz zrobić? Utknął! O! Co jest, kurwa? O cholera, cofamy się. O kurwa, widziałem cię. Zadaj cios tam, a nie przytrzymaj. O, myślałem, że papierosy mu wypadły. Ale z tego dużo strzelamy. To co, może szybko strzelność? Myślę, że tak. O nie! Kurde, teraz jak ja robię? No nie! Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 9. odcinka naszej serii The Last of Us Part 2. W poprzednim odcinku skończyliśmy, można powiedzieć, Seattle, Śródmieście, jak i zwiedziliśmy kryjówkę WLF i w niej znaleźliśmy praktycznie samych zarażonych i trupów, gdzie pokazało, że to jest trop Tomiego, który dotarł do miasta i zaczął się mścić. A my wpadliśmy w zasadzkę WLF-u i właśnie uciekamy. O cholera, z psami. Oj kurwa, to będzie nieciekawe. Musimy się znaleźć z dala od tej szkoły. Szybko. No, musimy się znaleźć z dala od tej szkoły. Ale wiecie co mnie zainteresowało? Tam te drzwi były zamknięte. Ale chyba są tak zamknięte, zamknięte. Chociaż, kurde, cholera wie, może jakoś uda nam się. Nie, no już nie wrócimy tam. Dobra, dobrze, że z tego miejsca mam save'a. To ewentualnie jeszcze jak będę musiał to obczaić, to to ogarnę. Dobra, pytanie, doskoczymy tam? Bo to jest jedyna chyba opcja. No to wychodzi. Nie, no musimy tam skoczyć, dobra. No ryzyk fizyka, albo się, kurwa, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Skaczeli. Dobra. Udało się. Skradanko, ale chyba tu nikogo nie będzie. Dobra, szmatka. Ale to jak, widzieliście to, jak się rzuciła? Kurwa, jak szczerbaty na suchary, dobra. Zwiedzimy sobie balkon. Aha, dobra, poczekajcie, bo to jednak... będzie większe pomieszczenie. No to nie, to musimy się tu dokładnie rozejrzeć. O, proszę bardzo. Komputerek, CD. Bardziej to chyba muzyczne płyty. Dobra, dam radę to przeskoczyć? No pewnie, że dam radę to przeskoczyć. O, butelka. O, ładunki wybuchowe na maksa. No, 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 no dobra. Czyli coś trzeba będzie z tym fantem zrobić. O, i mamy kartę. Cardio. Dobra, obróćmy to. Cardio naprawdę nazywa się Pedro Royas. Bystro 60, krzepa 60, grupy brak. Pedro Royas był długodystansowym biegaczem, który marzył o zwycięstwach, ale zawsze przegrywał o włos, kiedy Spark zaoferowało mu niewyczerpalną wytrzymałość w zamian za zgodę na poddanie się eksperymentowi, w którym miało mu zostać wszczepione sztuczne serce z welecetanium. Natychmiast się zgodził, po czym uciekł i zaczął się ukrywać. Znany jest teraz jako Cardio i potrafi biegać szybciej oraz na dłuższe dystanse niż ktokolwiek inny. Jest ścigany przez członków Sparks, którzy chcą dokończyć swoje eksperymenty. Muszą go jednak najpierw dogonić. Bohater! Okej. Cardio, no spoko. Kapitan Cardio. Taki na siłowni by się przydał. Kapitan Cardio. A dobra. Ładunki.
No dobra, no szkoda. Szkoda ładunku zmarnować, który tutaj mamy. A mamy prawie cały. No to nie, no to bierzemy. Ale wiecie co zawsze. O właśnie. Tapsy, o to właśnie mi chodziło. Że fajnie, że znalazłem, bo zobaczmy, ile mamy tych tapsów. 53 tapsy. Dobra, i tu brakuje nam 7, żeby obrażenia, które powinny być śmiertelne, poważnie cieranią. Okej. Dzięki temu mamy szansę na ucieczkę. Szybsze tworzenie przedmiotów, tworzenie bomby dymnej, ale tu potrzebowałbym aż 70 tapsów, czyli na razie bym powiedział, że to jest bez sensu. Czytaj, zdjęcie lich. O, a to żeśmy tego... Notatka... My żeśmy to czytali. Jordan Isaac wysłał nas na 2 tygodnie do stacji telewizyjnej w okolicy. Widziano blizny. Masz tu coś... Na... Lija. A, ty, patrzcie. Nie, czytaliśmy to chyba. Coś tutaj walą w gąbę z tymi dokumentami. Mapa Seattle też żeśmy przecież otwierali. Nie wiem, to co tutaj im chodzi. No dobra, ale tak, no z tapsami, no to właśnie, kurde. Wstrzymujemy się. Dobra, a jeśli chodzi o wytwarzanie... Dobra, nie mamy broni białej. To przede wszystkim. Dobra, ale możemy sobie poprzeładowywać. To co mamy. Nie ma tego zbyt wiele, ale... Zawsze cusik. Dobra, dobra, kolejny ten. Wow, ale jest wielki telewizor. Musimy dojść do ulicy. Aha. O, a gdzie samochód? A nie, stoi. Mówię, kurde, co, odjechali? Coś niemożliwego by się wydarzyło. Musimy dojść do ulicy, ale za momencik. Rozejrzymy się jeszcze w kuchni. W kuchni co mogą być? Nożyczki, czy tam będą? Szuflada numer 1? Ależ oczywiście, że ich kurwa... A, w zlewie są, no tak, no. Znaczy nożyczki, no to co wiadomo, wiadomo, jakieś narzędzie ostre, zresztą nawet wyglądało to jak jakiś nóż, akurat co Eli wzięła. Kurna, butelka mi strzeliła, po wodzie się przestraszyłem. O, mamy taśmę. Dobra. O, szuflada następna, super, podobały mi się ta... O, 2 naboje, elegancko. Części broni, super. O, 2 szuflady, pytanie co tam będzie. Alkohol, mało trochę, mogłoby być więcej, no ale nie narzekamy. Dobra, i nic. Tapsy, tapsy. Akurat 6, czyli tyle ile mi potrzeba. A nie, jednej tabletki. 53 były, a mi się coś obzdrało, że 54. Ja pitole, dobra, otwieramy. Co ty tak nagle jak poparzona wyskoczyła, Eli? Chyba ich zgubiłyśmy. To... Udało nam się. Dobra. Spójrz na to. No. A, no tą naszą notatkę ze zdjęciem, tak? Tak. No. To niech spierdala. To niech spierdala. Jordan. Isaac wysłał nas na 2 tygodnie do stacji telewizyjnej. W okolicy widziano bliznę. Masz tu coś na zachętę, Lia. Stacja telewizyjna. Myślisz, że wciąż tam jest? Trzeba się przekonać. No to mamy swój nowy cel. Jest. Gdzieś przy tych wysokich budynkach. Czyli tam. Mhm. Rzut beretem. Kurwa, 2 przecznice. Znajdźmy je. No dobra, no to szukamy jej. Chociaż coś dziewczyny nagle szybko zmieniają. Strasznie szybko swoje cele, bo mieliśmy poszukać Tomiego. Przynajmniej Eli tak twierdziła, że to Tomi stoi za... tymi, można powiedzieć, morderstwami, tak? Wykończył jednego i drugiego. Wszystko gra? Co? Tak. Myślałam, a co? Przejebane. Dzięki za pomoc, tak w ogóle. Wiadomo.
No wiadomo, wiadomo, ale też nie wiadomo do końca, no. A więc to właśnie wilki. Tak. Po zęby. No i jest ich od chuja. Spodziewałeś się, że będzie ich tak dużo? To mi mówił, że to możliwe. Chcesz się wycofać? Nie. Dobra, gdzie my mamy... Aha, kurde, myślałem, że może uda się na ten parking. Ilu ich było? Minęłam dwójkę. Czuję, że ich więcej. Jak tylko odkryją, że zwiałyśmy ze szkoły... I że zabiłyśmy ich przyjaciół. Zaroi się tu od grup poszukiwawczych. Tak może być. O ile już tak nie jest. Tylko my jeszcze jesteśmy nie w pełni świadomi. Nie wierzę, że nas tak po prostu zaatakowali. Oni nie są tacy jak my. A gdybyśmy byli uchodźczyniami? Gdybyśmy, nie wiem, miały przydatne informacje? Myślę, że mieliby to gdzieś. No właśnie, raczej to mało przydatne. O! Otwarte. Zajebiście. Ciekawe, że w tych budynkach coś zostało. No, zaraz się przekonamy. Coś, co może nam się przydać. Szuflada, jak zwykle pusta. Kurwa, skąd ja wiedziałem? Następna. Dobra, tu coś będzie. O, kolejna karta. Czytajmy. Mecenas Kinard. To co tam, panie mecenasie? Jaką miałeś umiejętność? Kurde. Naprawdę nazywa się... Gregorina? Georgina? Kurna, to myślałem, że to jest facet. Bo co, albo co, mecenaska. A, dobra. To ja pojebałem. Dobra, Kinard. Bystrość 80, no jak mecenaska to powinno być stówek, jak nie lepiej. Krzepa 40, Social of Champions. Kinard dla przyjaciół Georgii. Genialna prawniczka, która cechuje bezwzględną praworządność, jest najbardziej znaną obrończynią superbohaterów oskarżonych o zaniedbanie obowiązków, nadmierne używanie siły, niszczenie mienia czy bezmyślne powodowanie zagrożenia. Sława sięgnęła na nią sporo niechcianej uwagi, ale czarny pas w Aikido i to, że w jej telefonie można znaleźć numer wszystkich członków Social of Champions, pozwala jej zwykle w spokoju służyć sprawiedliwości. Bohaterka. Okej. Czyli po prostu papuga, no kurwa, super bohaterów, no. Chociaż właśnie, tak nieraz jak oglądacie filmy jakieś tam marvelowskie, czy super bohaterami, to faktycznie robią rozpiździel dookoła, kurwa, nieraz miasta zapadają się pod ziemię, budynki się walą, nie? I tak właśnie to było w bajce chyba i Nie ma mocni 2. Był ten temat poruszony, że właśnie super bohaterowie zostali zdelegalizowani i tam w dwójce walczyli chyba właśnie o tą legalizację. No bo tak w sumie, no kurde, wyobrażacie sobie tak, no siedzisz sobie, tak jak ja na przykład, siedzę sobie, nie wiem, nagrywam dla was albo po prostu siedzę, pierdzę w stołek i oglądam telewizję, a tu nagle jeb mi kurwa przez balkon, kurwa prześwituje coś, kurwa i wlatuje do drugiego pokoju, no. Znaczy przelatuje przez drugi pokój i leci jeszcze dalej, nie, bo to on przecież rozdupcył i poszedł dalej. Poszedł, poleciał, kurwa, no... Co tam ma za umiejętność? Oj! Ślady krwi, nie podobały mi się. Dobra, wracamy się tutaj. A czy była możliwość wejścia na basen? Jest możliwość wejścia na basen. Skorzystamy z niego, chociaż chyba basen już dawno nieczynny. Ratowników nie ma. Serio, twórcy nic nam nie zostawili? Dobra, możemy tu skoczyć? O, Eli nagle się wody nie boi. A to ciekawe. To taka ciekawostka dla tych, którzy nie grali albo nie oglądali The Last of Us 1. To Eli boi się wody. Nie potrafi pływać. A w tej części, jak widać, wtedy to nawet było wody po kostki i ona nie chciała wejść. A teraz śmiało się wpierdzieliła, to chyba dziewczyna nam dorasta. Dobra, mamy, okej. Masz 60 suplementów, no właśnie, wyskoczyła nam informacja, tylko że teraz pytanie, czy ja chcę od razu to wykorzystać? Myślę, że nie. Dobra, mamy już pełne znowu szmatki. Dobra, Mołotow.
Dobrze, dobrze, kurde, dobrze nam idzie z tym zaopatrzeniem, tylko że boję się, że przyjdzie taki motyw za niedługo, gdzie ja się powystrzelam, bo zawsze tak jest. Przynajmniej nawet w międzyczasie w Dead Space, którym ogrywam, tak jest właśnie, że są momenty. No, świeża, świeża. No to mówiłem. O Eli od razu pozycja bojowa, czyli coś tam się dzieje. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tam właśnie jak nazbieram sobie zasobów, to zaraz coś się dzieje takiego, że... O kurwa, widziałem cię. Zadaj cios tam, a nie przytrzymaj. O, myślałem, że papierosy mu wypadły. A to alkohol. Co? Kurwa. Serce mi wali. No to nie było nic jakiegoś strasznego, no wiadomo było, że coś będzie. Tylko skurczybyki są szybkie, no. Niezwykle szybkie. O, mam pałę. Super. Ładunki. O! Jak Ellie fajnie to sobie umiejscowiła ten kij baseballowy. Jak dosyć mocno realistycznie. Dobra, to chyba co, ziomek z WLF-u. No na to wychodzi, no bo kto by inny tutaj się kręcił. Chyba, że ktoś tu przetrwał. Teraz będziemy mieli pewnie jakąś notkę. Dobra, czyli jeszcze jakbyśmy cztery tapsy znaleźli, dobrze mówię? Mamy tak, trzy nawet. To bym już rozważał, czy... Bomby dymne, które mogą się przydać. Dobra, amunicja. O, i mamy notkę, no właśnie. Zostałem ugryziony, Tina nie żyje. Od jakiegoś czasu upijaliśmy się na patrolach. To było takie gówniane zadanie, żadnych zarażonych, żadnych blizn. Co to są te blizny? Z dala od wszystkiego. Jej brat pędzi bimber, więc pisaliśmy i więc piliśmy i gadaliśmy. I tak od miesięcy kręciliśmy się koło spożywczaka, kiedy zaskoczyli nas biegacze. Powiedz jej bratu, że jest mi przykro, próbowałem ją ratować, a mojej mamie powiedz, że ją kocham. Chavy? Coś takiego. No dobra, no to już wiemy, co tu się wydarzyło. Czyli to jest patrol z WLF-u. Tylko, że mamy jedno ciało. No tak, tylko gościa. A nie, jest i laska. A, czyli on po prostu pizdeusz. Nie popełnił samobójstwa. Żeby się nie przemienić. Tylko kurna się przemienił i ją. No, zaatakował. No, nieładnie, nieładnie. Bardzo nieładnie. Dobra, wiecie co? Kurna, jakiś spory ten obszar jest. Dobra. Naprawdę, explore. Co ci Dina nie daje spokoju? No. To lekkomyślne. Może są głupi. Może. Może. O, może z Diną zamienić słówko. Może po prostu nie was szukali, więc puścili was wolno. Znaczy spuścili na mnie zły łomot. Ten koleś Jordan kopnął mnie w twarz. Tak, ale dlaczego nie poszli dalej? To nie jest ważne. Zjebali. Tak. No zjebali, że nas utrzymali przy życiu. Kurde, tam jest tak okno porozbijane, myślałem, że można tam wejść. Jak miała na imię dziewczyna z notatki? Ze stacji telewizyjnej? Lia. Lia. Czy to ona miała... to ona nosiła warkocz? Nie. Jedyne, co pamiętam, to to, że wyła z rozpaczy, kiedy pociąłam tego sadystycznego gnojka. To co zamierzamy z nią zrobić? Dowiemy się, co wie. Dowiemy się, gdzie są pozostali. To na początek. To na początek. Tak. No właśnie, to cały czas jest owiane taką tajemnicością. Kto to był? Kto to jest? Znaczy, to był elef, no to mniej więcej wiemy, kto to jest. Go chodzi o to, że czemu Joel? Skąd oni się wzięli? To może mieć lat. Co najmniej kilka. Pewnie postawili to, jak tylko zaczęła się ta afera z wojskiem. Należy przestrzegać regulaminu WLF.
Wszyscy muszą przestrzegać poleceń żołnierzy, współpraca z Fedrą karana śmiercią. Ciekawe, ile osób zostało, żeby dołączyć do tych wilczych zjebów. Dobre pytanie. No, dobre pytanie, no ale wiecie, no jakby nie patrzeć, WLF wygrało. Co opowiadał sobie Joel? Nie bardzo. Czy jest szansa, że robił rzeczy, o których nie wiesz? Pewnie. Nie był skłonny do zwierzeń. Ciekawe, czy Tommy coś z tego rozumie. Pewnie wie więcej o ludziach, z którymi Joel miał do czynienia. No i może Tommy czegoś nam nie chciał powiedzieć. To też może być ciekawe. Dobra, patrzcie, to normalnie możemy powchodzić do moteli. No bo tak, jakby nie patrzeć, to jest jakiś motelik. O, 7. Dobrze, okej. Okay. Już mamy wystarczająco suplementów. A, tu możemy po prostu przez okno wyskoczyć. A. Myślałem, że po prostu damy. No tak, no eksplorujemy następne mieszkanie, tylko że myślałem, że będzie można normalnie do niego wejść, ale no dobrze. O, mamy kolejną kartę. To już trzecia dzisiaj. Zajebiście. Rockefeller. Rockefeller, co tam Rockefeller? Naprawdę nazywa się Norman Steiker. To dlaczego Rockefeller? No takie bardziej babskie. No dobra, bystrość, krzepa 100, grupa Social of Champions. Największym osiągnięciem Normana Strykera, potentanta handlu nieruchomościami i przemytu budowlanego, było wzniesienie siedziby głównej Spark zarówno o części widocznych dla świata, jak i ogromnego podziemnego kompleksu laboratoryjnego. Jednak kiedy mężczyzna stał się świadkiem tajnego eksperymentu, Lauren Fallcloud spróbował się go pozbyć, doprowadził do wybuchu w kopalni, kiedy okazało się, że Social of Champions nie jest w stanie wyciągnąć Stickera spod głazu. Dr. Steam uczyniła je częścią jego ciała, a teraz celem Rockefelli, pokrytego od stóp do głów kamiennym pancerzem, jest całkowicie rozmontowanie siedziby Spark cegła po cegle. A zna to miejsce lepiej niż ktokolwiek inny, neutralny bohater. No spoko. To co, otwieramy drzwi? Dobra, czyli tak, no to dół już by było, tak? No tak, po eksploracji. No dobra, no to idziemy na górę. Na górę. Na górę. Swoją drogą, kurna. Powiem wam szczerze, że tak. Aha, dobra, tu mam przejście. Ale ja nie chcę jeszcze przejścia. Kurde, no nic nie będzie na tej górze? Ale Lipton. Kurde, aż wiecie co, poczekaj, aż wejdzie, zeskoczmy jeszcze tam z tyłu. I nie wiem, czy może jakoś od góry coś będzie. A tutaj mnie nie byłem tutaj? Nie byłem tutaj. Znowu ładunki na maksa. No dobra. Oki. No tak, bo ja od razu pobiegłem do ten. Się podnieciłem drzwiami. Dobra, ale tak, co chciałem? Chciałem tu i spojrzeć w górę, czy tutaj przez okno jakieś. Nie, wszystko zabite. Kurde. Tu jest niby wybite, ale... Ale chyba nie, bo nawet tak jakoś grafika tak dziwnie. No dobra, czyli to by było co na tyle? Chyba tak. Że tak patrzę jeszcze tutaj. Bo właśnie w tym, wiecie, w tej części chodzi o to, że można gdzieś się wspiąć, gdzieś podskoczyć, tak? Coś na coś stanąć. I coś możemy pokombinować. Tu właśnie też jest tak dziwnie otwarte. O! Co chcesz zrobić? Utknął. A, no to...
No super, a może jakbyś mi pomogła, to co? Nie, Dina? Super, fajnie, że Eli musi się męczyć z tym sama. Ty, no zobaczcie. Będzie git? No będzie git. I co teraz z nim zrobisz? No. Za sekundę. Zostanę. Kurde, to wiecie co, zastanawiam się teraz. Też nie wiem, czy przez ten próg przejedzie, no raczej nie. Do tamtego okna w tym motelu. No ale dobra, zrazimy się tutaj na razie. No i co, takie... Taki błyski nic? O nie, patrzcie, nożyczki mamy w końcu. Znaczy narzędzie ostre mamy w końcu na maksa. Jedyne co, to możemy wzmocnić kij. No dobra, zróbmy to. Chociaż szkoda mi taśmy. Taśmy to w ogóle znajdujemy bardzo mało. O, mamy list. Czytajcie. Viv, ostatniej nocy nas okradziono. To był Jimmy. Mam nadzieję, że zrobił to sam. Jeśli jesteście w trudnej sytuacji, może mi o tym powiedzieć. Ty i twój syn nie jesteście mi obojętni. Teraz musimy sobie pomagać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W mieście i tak już grasuje wielu przestępców. Dodaj trochę soli i wody i będzie smakować niemalże tak, jak powinno. To niewiele, mam nadzieję, że pomoże wam chociaż wytrzymać do następnej dostawy. Raul. Okej, czyli... Poczekajcie, bo to tak jakby tutaj rodzina jakaś była. Czyli coś może nas zaatakować? Ale chyba jest pusto. No ale muszę przyznać, jeśli oni tutaj ten, to ładnie sobie urządzili, chociaż wiem, że to czyjeś mieszkanie, oni po prostu tutaj żyli. Dobra, części broni. Okej. Piguły, 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 piguły. Prochy, 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 niuch, niuch. Nie wiem, czy oglądacie Paradise PD, ale jak nie, no to polecam na Netflixie. O, coś ma... Co to mamy? Co kurwa, co? No właśnie. Miny pułapki wybuchają, gdy zbliży... Miny pułapki. Kurwa, ty z pułapki na myszy, ja pierdzielę. Dobra. Kurde, a ja przed chwilą niepotrzebnie zużyłem ładunki. No, ale kto wiedział? Ty, no to jest rewelacyjna rzecz. Miny pułapki. Dobra, mam butelkę, kurde. Ajajajajaj, no ale no nie wiedziałem, no nie wiedziałem, jakbym wiedział, no to bym... później wrócił się po te ładunki wybuchowe. Bym sobie zrobił kolejną minę pułapkę. Dobra, to nie, no to bardzo fajne znalezisko tutaj, rewelacja. Standardowo jeszcze tylko rozejrzenie się, czy na pewno wszystko. Ale chyba wszystko. Żebyśmy tu czegoś nie pominęli. No dobra. Oj tak. Ale czekajcie, zobaczmy, nie, na pewno to nie wypali z tym. No, nie, to jest specjalnie tylko po to zrobione. Ewentualnie możemy tu sobie jeszcze śmietnik podstawić, żeby tam już nie biegać na górę. Pewnie będziemy mogli tędy normalnie przejść. Nie no, Dina, jesteś rewelacyjna po prostu, że nam tak świetnie pomagasz. Dobra. No i mówię. Tak widzę te budynki. Jak chcesz iść? Pomyślmy. Jak chcę iść? Normalnie, prosto przed siebie, tylko że... Kurde, no... Aj, to jest właśnie, widzicie, taka etapowa gra, że trzeba wszystko, wszędzie zajrzeć, w każdy zakamarek, bo jak coś pominiemy, to możemy się co najwyżej wrócić. Dobra, właśnie, zróbmy save'a. Mam zasejwowane właśnie, bo zapominam, że jak coś, kurde, że to co jakiś etap, co przeskoczenie, żebym sejwował, bo później
Jak coś pominę, to będzie kijowo mi wracać. Kurno, tam jest otwarte, ale nie, tam nie doskoczymy. Nie, no nie ma chuja we wsi. Tu coś mamy? No tu nic nie mamy. Tam po drugiej stronie raczej chyba też, nie? Nic takiego nie widzę. Chociaż jak zacząłem biec, to biegnijmy, no zobaczmy. Nie. Kurwa. Same pudła. O! Co jest, kurwa? O cholera, cofamy się. O kurde, patrol z WLF-u. Gdzie ta cholerna dziewczyna? Dobra, czyli szukają nas cały czas. Blizną. Kim są te blizny? To jest też ciekawy aspekt. Kurde, mam nadzieję, że w tym The Last of Us jest poprawione to. Tryb nasłuchiwania. Ja nie mogę w ogóle ich znaleźć. Słyszę ich, ale ich nie widzę. Tutaj ktoś na dachu jest? Chyba nie. Dobra, tam jest. Kurde, szkoda, że nie możemy sobie to jakoś pozaznaczać. O kurde, patrzcie, a patrzyłem, czy tu nikogo nie ma. Specjalnie jak stanąłem, przecież zaraz jak wyjeżdżasz ten. Zeszliśmy z drabiny, a tutaj dupa. Czyli to też nie jest tak dobrze dopracowane, jak było w jedynce. Ten trup nasłuchiwania. Kurwa. No, jebałem, no. Zajebiście. No, są na dachu, super. No i co teraz? Co robimy? No, niech tylko wyjrzyj, kurwa, jaki skurwiel. No co, boicie się? Brawo, Dina. Świetny strzał. Kurwa, nie trafiłem. O, ale piękny headshot. Dobra. Dobra, mieliśmy to rozegrać po cichu, ale wyszło nam jak zwykle. Dobra, tam jest typiara. Ale pięknie ją żeśmy zdjęli. Co, czyżby wszyscy? Chyba tak. Chyba tak. Dobrze. Ale ty, bez kitu tego nie było. Przynajmniej nie pamiętam, ale fajne wiedzieć, że jak ten i Eli. O. Nie, to jest fajne. Rany, ta strefa jest ogromna. Całkiem spora. No całkiem spora. Oby nie. No właśnie, oby nie, bo jesteśmy w czarnej dupie. Generalnie muszę wam powiedzieć, dobra, no chcieliśmy to. Nie jestem zadowolony z trochę z tego podejścia, ale to też jest błąd. Mój, że zaufałem grze, bo jak zwykle skończyło się tak, że myślałem, że tam na dachu nikogo nie ma, w końcu ktoś był, ja za szybko chciałem już wyczuć movement. Znaczy nawet nie nauczyłem się tego movementu, nie czekałem, a on tutaj w pewnym momencie się obrócił, już nas zauważył i było już
po ptakach. Może tak to byśmy z dachu inaczej to rozegrali, szczególnie, że ich była tylko trójka. Jakbyśmy zlikwidowali tego z dachu, więc myślę, że na spokojnie byśmy sobie poradzili. Po cichu, no ale... Jak to walczy, kurwa, zawsze coś spierdolę, no. Dobra, tu się rozglądamy. Butelka pełna. Serio? I tu nic nie ma? Ale kaszana. Dobra, wróćmy się tutaj. Nie, ale spodobał mi się ten motyw z rzucającą się Eli. A do przodu też tak działa? Ta! Jep, 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 z laserka. Ciekawe, czy tą umiejętność będzie można jakoś w tę stronę. Poczekaj. Pozwiedzajmy. O, na Halloween. Można się poprzebrać. Niektóre są całkiem zabawne. Nie jestem fanką. O, dobra. O, ta siemka w takim miejscu. Dobra, nie spodziewałem się. Coś tutaj, pistolety. Koszulki, no dobra. I to by było na tyle. Szkoda. Liczę, że coś może za kasą znajdziemy. Butelka. Ale butelki nie potrzebuję. Dobra, pytanie, gdzie teraz? Kurde, ty, no to jest taki... Tam? Czy tu? Chodźmy na razie może tutaj. Czekajcie, bo to jeszcze trzeba się rozglądać. No mówię, kurde, tak ciężko z tym motywem, że jeszcze dziewczyny mogą się gdziekolwiek spiąć. Że tak naprawdę twórcy mogą zrobić wszystko. Dobra, bo my tutaj... Tutaj gdzieś wychodzimy, znowu na otwartą przestrzeń. Nie wiem, czy chcę teraz po tym starcie z WLF-ią przechodzić na otwartą przestrzeń. Trzymajmy się może tej strony. Tam jakaś stacja benzynowa. Też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale chyba tam nikogo nie ma. No dobra, chodźmy. Za tym i tak chyba gra prowadzi nas w tamtą stronę, czyli tam, gdzie żeśmy zmierzali. Więc w miarę spoko. No dobra, to tu powinien być chyba... Jak jest tyle części i taki ten, to powinien tu być warsztat. Przynajmniej tak z logicznego punktu widzenia. Ale czy będzie? Kurwa, szuflada jak zwykle pusta. Nic nowego, kolejna szuflada, także pusta. Bo po co? O, właśnie, o tym mówiłem. Ale czy mamy coś ciekawego w ogóle? 137, wow, no to trochę faktycznie nazbierało się. Co my chcemy? Stabilność, szybkostrzelność. Kurde, aż nawet nie wiem, którą broń wzmacniać. Dobra, w sumie z tego dużo strzelamy. To co, może szybkostrzelność? Myślę, że tak. O nie! Kurde, teraz jak ja robię? No nie! Ej, nie, no gro, teraz zjebałaś. Ej, nie! Ej, po prawej. No dobra, to szepnę im tam o sobie. Mam pewną radę. Dawaj. Skończ, gdy tylko zdobędziesz informację. Nie daj się ponieść emocji. Dobra, szybko. Dina! No i to jest wina Diny, kurwa! Dobra. Dina stanęła centralnie pod oknem, no ja cię kręcę. Kurwa, będą nas szukać. Dina!
Coś ty narobiła. To wszystko twoja wina. Mogliśmy to... Mogliśmy to rozegrać jakoś polubownie. Ale ty nie. Musiałaś, kurwa, zjebać. Super. Dobra, ostatni został. Do Dina idzie w nim. Dobrze, kosa, dziękuję. Oh. Dobra, na szczęście obyło się. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? O! Boże, Eli, ja się już tak z tobą utożsamiłem. Ilu gości za tobą rozesłali? Zbyt wielu. Dobra, ale wiecie co? Nie, naprawdę, kurde, no Dina tak zjebała akcję. Jestem po prostu na nią wkurwiony. Stanęła centralnie pod oknem, przez które chciałem przejść, bo wiedziałem, że oni tam idą, a ona se... Dobrze, że i tak wcześniej mnie usłyszeli tych moich, kurwa, próbów skoków. Dobra, chciałem te lodów... O, właśnie, bo widziałem, że tutaj coś świeci. Butelka. Co to wszystko? Nie ma nic więcej? Dobra, nie ma nic więcej, tylko butelka. No tak, no bo jak gramy na trudnym poziomie trudności, to... No nie ma co się spodziewać jakichś rewelacji. O. A w drugim sraczu? Coś na nas czeka? Tapsy. O, super. Dobra, to teraz mogę spokojnie wrócić na warsztat? Ja pierdzielę, ale normalnie to mnie rozbroiło. Najpierw, kurde, WLF w momencie, kiedy ja sobie chcę wzmocnić broń. I Dina, która kurwa mi zajęła normalnie wejście, no to było, to była rewelacja, to była tak krzywa akcja, że to głowa mała. Dobra, łom, no pewnie, że bierzemy, żeśmy się zużyli. Dobra, jeszcze tutaj chcę to przejrzeć. Czyli jednak, no stacja benzynowa, wiadomo, że coś tam będzie się działo. Dobra, tu żeśmy już chyba wszystko przejrzeli. Czyli mogę wrócić chyba do stacji. Znaczy do stacji, do warsztatu. Dobra. Nie no, rewelacyjne to było po prostu. Nie mogę z tego. Dobra, tu żeśmy szybko strzelność. Co jeszcze tutaj mamy? Stabilność i przeładowanie. No faktycznie przeładowanie tutaj może być długie. Chociaż my wcześniej sobie przeładowujemy. Strzelba. Pojemność i szybkostrzelność, dobra, to 90 by było. I tutaj karabin. Kurde, tu ma lunetę. Teraz jak w mieście jesteśmy z WLF-em, no może ta luneta się przydać. Kurde, ale strasznie drogie jest do tego karabinu. No tak, tylko że albo lunetę, albo nic. Znaczy tak, albo strzelbę na maksa. No to by było dobre. Dobra, no to jedziemy w to. Trudno, luneta będzie musiała poczekać. Myślę, że... To będzie w drugiej kolejności rzecz chyba, którą będę chciał wzmocnić. Tylko będę musiał dozbierać teraz 80 sztuk broni. 70 generalnie. Części broni. Śrubek. Jak to co woli. No i dobra, no to mamy strzelbę. Można powiedzieć wymaksowaną. No następna będzie luneta. Tak mi się coś wydaje, bo faktycznie jak jesteśmy w mieście, chociaż jesteśmy w miarę, w sumie jeszcze z tego tak nie strzelałem.
Dobra. Więc mówię, z tego tak karabinku jeszcze tak nie miałem okazji strzelać. Nie ma nic. Kurde. Ale mówię, no teraz idziemy w takie miejsca i jesteśmy na otwartej wojnie z WLF-em, że tutaj w mieście może się przydać, chociaż ja właśnie próbuję bardziej to ogarnąć po cichu. Kurde, zobaczcie, faktycznie jakie wielkie miasto, ja pierdzielę, nie wiem gdzie ja mam iść. Dobra, ale tu mamy jeszcze z books, księgarnię. Znaczy no książki, tak. Ale na książki to i... O, mamy tasiemkę. A, tam były drzwi. Co, znowu? Co się tak skradamy? O kurde, serio? A, tu za... O cie, kurna, z deszczu pod rynnę. I to klikacza. Ja pierdzielę, ty. No nie napisałem się na coś takiego, no. Dobra, mamy notkę. Czytaj, Fran, robimy to w niedzielę wcześniej rano. Nie pozwól swoim rodzicom wychodzić na ulicę, ale uważaj, co mówisz. Jeśli Isaac się dowie, że wygadałem, będę mieć przesranę. Powinno pójść szybko. W twojej dzielnicy nie zostało dużo ludzi z Fedry. Jak oczyścimy jakąś dzielnicę, przenosimy wszystkich do bazy. Ludzie nie powinni się denerwować, to tymczasowe. Dzięki temu będziemy mogli oddzielić dobrych gości od złych. Nie mogę się doczekać, aż znowu będę spać w tym samym łóżku, co ty. Koniec z przesyłaniem liścików w twoim głupim studiu. Rebeka. Okej, czyli jednak są też przeciwnicy WLF-u i oni próbowali jak jakąkolwiek przeżyć. No ale widać, że wyszło im to chyba marnie. O, coś tu mamy. Last round. Magazyn survivalowy. Kamuflaż. Ukrywaj się z najlepszymi. 15 wskazówek od ekspertów. Porównanie 12 marek taśmy izolacyjnej do zbierania deszczówki. O kurde. Czyli mamy... O, nowy rodzaj ulepszeń. Szpieg. Czekajcie, czekajcie. Twórz tłumiki, które będą wygłuszać strzały, aż się... Zajebiście. Drogowie. Dobra. Na pewno. Tłumik bierzemy od razu z marsza. No i 20 mi zostało. Co tutaj? Szybsze czołganie się. Ulepszenie tłumik, wytrzymałość, o kurde, rewelacja. Naciśnij, aby obejrzeć tłumik. Aha, to z butelki szmatki, a no tak, z butelki szmatki. Robimy tłumik. Kurde, szkoda mi butelki szmatki, to może nie. Dobra, na razie nie, wstrzymamy się z tym tłumikiem. Dobra, to jest klikacz. Ej, no co, chyba se jaja robisz? O kurwa! Ale odrzut! Dobra, no i co, no i dwa naboje poszły się jebać. No w porządku, ale kurde, widzicie, klikacz działa na słuch, niby, tak na logikę, a kurde, otworzyliśmy drzwi, stanęliśmy w miejscu i on nas zaatakował. Aj Boże. Dobra, doktor Steam. Zobaczmy, co ten doktor. Doktor Steam, tak naprawdę nazywa się Upal Roy. Bystrość 100, krzepa 40, Social of Champions. Śmierć oboga rodziców Upal Roy, kiedy ta była bardzo młoda, popchnęła ją do tego, by jako dorosła kobieta rzuciła się w wir badań naukowych. Chciała sprawić, by nikt nie musiał przechodzić tego, czego ona doświadczyła jako dziecko. Teraz jest znana jako doktor Steam i pracuje z lekarzami oraz
oraz naukowcami z całego świata nad technologiami ratującymi życie i poprawiającymi jego jakość. Pomaga też Social of Champions w likwidowaniu nikczemnych projektów Spark, korzystając z wyników własnych badań. Nieustępliwość i nieumiejętność pogodzenia się z porażką są zarówno jej największą zaletą, jak i źródłem ogromnej udręki bohaterka. Kurde, to dużo tych kart, to już chyba piąta będzie w dzisiejszym odcinku. No, tak mi się coś zdaje. Ale bez kitu, te tłumiki mnie, kurde. Rewelacja. Dobra, tapsy. Co, wszystko? Dobra, no to kibelek opróżniony. No czyli co, i warto było się z nimi napieprzać? Nie. No dla trzech tapsów i dla notki? Znaczy no wiadomo, robimy The Last of Us na 100%. Będziemy robić wszystko, żeby to nic nie pominąć, ale no kurde, no serio, twórcy, no trochę przeginacie pałę, żeby po jedną gównianą notkę trzeba było się z dwoma... Chociaż kurde, no nie, no nie było innego wyjścia, no. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze po tym sklepiku śmiesznym. Ale chyba wszystko tu żeśmy zgarnęli. Szczerze powiedziawszy, już chyba wolałbym WLF. Niż zarażonych. Dobra, tam widzę, jest już jakiś posterunek, do którego zmierzamy. Tam jeszcze mamy coś do zwiedzania. Dobra, wiecie co? Tutaj zajdziemy. Ale w tym momencie chciałbym zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie komentujcie i zostawiajcie łapę w górę. I co? No i dzięki, że byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!